12 lipca w kopalni Soli Wieliczka w budynku Szybu Regis odbyła się piąta już edycja akcji Podaruj Krew, Podaruj Życie. Akcję zorganizowała NSZZ Solidarność przy kopalni Soli Wieliczka przy wsparciu Wielickiej Kopalni oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa oraz Krwiolecznictwa w Krakowie. Swoją krwią podzielili się zarówno wieliczanie, górnicy, jak i turyści. Podczas tej akcji w ciągu zaledwie 6 godzin udało się zebrać ponad 50 litrów krwi. Od 7 lat staram się brać czynny udział w akcjach organizowanych przez NSZZ Solidarność. Myślę, że jest to dobra procedura, ponieważ możemy pomóc w ten sposób jako pracownicy kopalni oraz otoczenie Wieliczka. Mieszkańcy Wieliczki mogą pomóc w ten sposób wielu ludziom, którzy potrzebują tej krwi. Krew oddaję już od 2013 roku. Mam na koncie ponad 10,5 litra oddanej krwi. To już nasza piąta akcja. Zebraliśmy już ponad 200 litrów krwi. Uczestników już było ponad 600. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akcji. Kolejną akcję chcemy zrobić 6 grudnia. Ona będzie w podziemiach kopalni Soli Wieliczka w Komorze Haluszka. Dzisiaj zaskoczyła nas frekwencja. Muszę powiedzieć, że przyjechali nawet uczestnicy do oddania krwi z Nowego Sącza, z Tarnowa, z Cynkułowiu, z kopalni Janina. Także myślę, że dzisiaj będzie też kolejny rekord, ale w sumie o rekordy nam nie chodzi. Chodzi nam o to, aby propagować krwiodawstwo zarówno w Wieliczce, w powiecie wielickim, jak i troszkę szerzej. Myślę, że ta akcja cieszy się dużym powodzeniem. Chciałem też z tego miejsca podziękować zarządom kopalni Soli Wieliczka, za panu prezesowi Zbigniewowi Zaremskiemu oraz prezesowi kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Spółka z o. panu Damianowi Koniecznemu za to, że podjęli się też tego wyzwania, że współpracują razem ze Związkiem Solidarność w propagowaniu tej ważnej akcji dla nas i oczywiście krwiolecznictwu z Krakowa. Nasza akcja też cieszy się dużym powodzeniem ze względu na to, że jest wpleciona w taką akcję, która jest organizowana przez Zarząd Regionu Małopolski NZ Solidarność 100 litrów na stolecie odzyskania niepodległości przez Polskę i myślę, że to jest też piękna akcja.